Jestem Michał Krasowski. Nazywam się Tymon Kalasiński. Jestem Teodor Zajder. Nazywam się Kuba Hipszer. Nazywam się Antoni Stoik. Nazywam się Język. Nazywam się Ignacy Samserski. Nazywam się Oskar Hanuszkiewicz. Jestem Adrian. Cześć, nazywam się Krzysztof Bober. Nazywam się Mikołaj Morawski. Nazywam się Radomir Baran. I właśnie zdobyłem medal dla Polski. Medal dla Polski. Medal dla Polski. Zdobyłem medal dla Polski. I właśnie zdobyłem medal dla Polski. I właśnie zdobyłem medal dla Polski. I właśnie zdobyłem medal dla Polski. 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 Zdobyłem medal dla Polski. Jesteśmy właśnie w Hiszpanii, w Pampelunie, która na najbliższe 4 dni zmieni się w stolicę europejskiego speedcubingu. Najważniejszy turniej kontynentu. 10. oficjalne Mistrzostwa Europy. I również tym razem nie zabrakło tutaj Polaków. Prawie 100 speedcuberów z naszego kraju przyjechało walczyć o medale w 17 oficjalnych konkurencjach. W tym filmie zobaczycie prawdziwe emocje, które towarzyszą speedcubingowi. Będzie radość zwycięstwa, smutek po porażce, ale przede wszystkim wzajemne wsparcie. Pierwsze wrażenie, jak wyszliśmy, od początku, od samej rejestracji, fajnego gift packa, sama scena fantastyczna, hala fenomenalna. Myślę, że byśmy chcieli robić też na takim poziomie, albo robimy na podobnym, natomiast tutaj warunki są naprawdę fantastyczne, nie? Pierwsze wrażenie to na pewno bardzo dobra widownia, bardzo dobrze rozporządzone miejsce na układanie. Widać, że to są takie największe zawody w Europie jak do tej pory. Czuć tą atmosferę, dużo się dzieje, no i tutaj dużo jest różnych stref dla zawodników, typu kupowanie koszulek, kupowanie sprzętu, tutaj jakaś stacja Rubiksa, tak więc ogólne wrażenie bardzo dobre. Konkurencja FM jest konkurencją, w której w czasie podanym zawodnikowi, czyli w czasie jednej godziny, trzeba znaleźć jak najkrótsze rozwiązanie do danego pomieszania. Zawodnik z wyższej półki w konkurencji FM sprawdza wiele rzeczy podczas jednej próby i może się zdarzyć, że żadna z nich nie przyniesie fajnego wyniku, może się zdarzyć, że jedna z nich przyniesie fajny wynik, a może się też zdarzyć, że trzeba będzie wybierać, co sprawdzać spośród kilku rzeczy, które są akurat obiecujące na danym scramblu. I na tym scramblu akurat jedna z rzeczy przyniosła bardzo dobry wynik. Mi niestety nie udało się jej znaleźć, ale kilku zawodnikom się udało, na przykład Radek właśnie Baran znalazł 20 ruchów. Było sporo dobrych rzeczy, ale nic mi nie wyszło ostatecznie fajnego. Musiałem jakieś oddać 25. Jak na próbę? A nie słabo. Business as usual. Radek jak? No, 23, ale znalazłem minutę przed końcem 19 do slice'a i 21 nawet od razu zapisałem, ale nie zdążyłem przepisać na kartkę. Chwilę będziemy układali pierwszą grupę multiblinda. No może za taką dłuższą chwilę, bo kostki muszą być jeszcze wymieszane. Wiem, że teraz sobie czyścisz kostki. Tak, w sensie niektóre kostki są lekko tłuste z wierzchu, bo wyszedł smar. Więc mam tutaj izopropanol, używany do elektroniki głównie, aczkolwiek nadaje się też do czyszczenia właśnie tłuszczu z kostek. Najtrudniejszym elementem w multiblindzie jest utrzymanie pełnej koncentracji. Przez pełną godzinę mamy wiele sposobów na to, żeby sobie z tym poradzić. Wiele zależy od tego, jak dobrze wejdzie się w próbę. Ten początek, na przykład dzisiaj dla mnie, nie był najlepszy i to później rzutowało na końcowy rezultat. Największą niedogodnością tutaj było to, że nie można było sobie ustawić stołów do ściany. Niektórzy byli usadzeni tak, że mogli nawet niemalże spojrzeć w oczy zawodnikowi z naprzeciwka i właśnie dlatego używamy takich specjalnych blokerów. Wyglądamy trochę jakbyśmy mieli czapkę z daszkiem, która ma jeszcze dodatkowe ścianki po bokach. No i dzięki temu nie widzimy tego, że ktoś koło nas przychodzi na przykład. Tak? Tutaj to też jest dla nas bardzo pomocne. Ja zrozumiałem, że będziemy siedzieć w pierwszym rzędzie. W sensie, że ściana przed nami i kamery. A nie że jesteśmy zawodnikami face to face. Zaczynałem, miałem bloker i było zajebiście. To ty miałeś bloker, ja nie miałem. Bez blokera miałem cię dziewka, tam jeszcze był korytarz światy. No. Gdybym wiedział, że tak mamy układać, to ja bym zadeklarował, nie wiem, 50. Skończyłem memo 43-50. To jest, chłopie, ja miałem chyba 16 na kostkę. W początku, no i... Ale zanim Polacy zawalczą o pierwsze medale, zobaczcie jak wyglądała oficjalna ceremonia otwarcia mistrzostw z tradycyjnymi dla tego regionu Hiszpanii tańcami ogromnym kukiem.
Mamy drugi dzień Mistrzostw Europy i dzisiaj już rozstrzygną się pierwsze konkurencje. Będą to dwie konkurencje blinderskie, czyli kostka 4x4 i 5x5, układane bez patrzenia na bocznej sali. A po ceremonii przyszła pora na pierwszą konkurencję, w której poznamy medalistów, czyli 5x5 bez patrzenia. Zakładający Ryan miał coś lepszego, bo ja to ogromny czas robiłem. To teraz mamy sytuację, że Polak będzie na podium. Tylko nie wiem, czy ja, czy Mikołaj. Jakby Mikołaj dopnął za czwórkę, to ja będę szczęśliwy. Ale jeżeli mu się... Mikołaj ma za sobą dwie nieudane próby, więc jest to jego ostatnia szansa na medal w tej konkurencji. Mikołaj, drugie miejsce! Brawo! W FM-ie mamy trzy próby, one były rozdzielone na dwa dni i po dwóch próbach miałem bardzo mieszane uczucia, ponieważ no byłem drugi w tabeli, dwa ruchy za liderem po dwóch próbach, ale byłem bardzo niezadowolony z tych pierwszych dwóch prób, ponieważ na obu mogłem zrobić dwa ruchy lepiej, co dawałoby mi zdecydowanie lepszą pozycję przed trzecią próbą. A tak to przed trzecią próbą musiałem wyprzedzić lidera o trzy ruchy. Dobra, ale podium? Właśnie nie wiem, może jest jeszcze coś lepszego, bo na pierwszej próbie miałem... 23. Miałem 2-1, a miałem 20, a było 18, więc... Yeah. You got 23? Yeah. Oh, yeah. You got 20. Tak się złożyło, że akurat zrobiłem 20 ruchów na ostatniej próbie, a lider 23. Sebastian on 20? Yeah. You sure? Parę minut po tym, jak spytałem się tych topowych zawodników, ile zrobili, policzyłem sobie w głowie, że powinienem wygrać. No ale wiadomo, cieszyć się przed wpisaniem oficjalnych wyników. Zawsze się coś może źle potoczyć, mogłem pomylić rozwiązanie, mogło nie działać. No myślę, że tak po paru minutach już wewnątrz czułem, że wygrałem. Anyway, amazing job. I mean, from what I heard from other people, like pretty much everyone got a 20 on the last. Actually, the one giant, I don't know, got 19. But you still beat that. Yeah. But who can still beat you? I don't know. No one. Okay, so congrats. Thanks. Pogodziłeś się z tym, tak? Że wygrałeś. Nie wiem, no nie piszą. Moje rozwiązanie może nie działać, nie wiem. Tak to jest. Emocje jak na grzybach. Dokładnie taka jak ta konkurencja. To nie, nie będę oszukiwał. Jest pisany, jest pisany. Polska górą! We had a goal! Panie Radomirze? Nie, 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 ale piony zbija z każdym. Wygrywałem z drugą konkurencję. Zbijania pios! Wygrałem konkurencję zbijania pios! Congrats on the game! Krzysiu, ciebie to trzeba w tym dokumencie podpisać jako trener reprezentacji. Tak, no jako jedyny inaczej ubrany. Znaczy selekcjoner jest... Selekcjoner jest tylko jeden, co prawda. Krzysiek jest asystentem. Ja jestem asystentem jedynie. Sztab szkoleniowy... Trenerem psychologicznym. Właśnie, trener zdrowia psychicznego. Dokładnie. Ja jestem trener od motywacji drużyny, aczkolwiek na tym materiale nie przedstawię swoich umiejętności. W trzecim dniu emocje powoli rosły, ponieważ rozgrywały się rundy, których wyniki zadecydują o dostaniu się do finałów poszczególnych konkurencji.
Zaczął się dzień trzeci Mistrzostw Europy. Dzień zaczęliśmy od submitowania kostek do multiblinda, teraz trwają grupy 3x3 i już wkrótce, za niecałą godzinkę, rozpocznie się finałowa próba multiblinda, która zadecyduje o tym, które miejsca na podiach zajmą Polacy. No więc taktyką nie jest wzięcie jak największej liczby kostek, a wzięcie odpowiedniej liczby kostek, bazując na naszych doświadczeniach z pierwszej próby, na wynikach, jakie osiągnęli oponenci i na naszych możliwościach, że tak powiem. Zarówno ja, jak i Krzysiek zdecydowaliśmy się wziąć mniej kostek niż w pierwszej próbie. U Krzyśka było to spowodowane tym, że w pierwszej próbie, ze względu na warunki głównie temperaturowe, no ledwie wyrobił się w tę godzinę, mimo to osiągnął świetny wynik. U mnie to było generalne rozproszenie i, powiedzmy, inne warunki niż spodziewałem się. Ja zazwyczaj oczekuję, że będę miał przed sobą ścianę, no ewentualnie kamerę, ale raczej ścianę. Sala wyglądała tak, że mieliśmy alejkę po środku sali i tak troszeczkę ta topka, można powiedzieć, twarzą w twarz siedziała w pewnej odległości i nie jest to coś przyjemnego w multiblindzie. Trzeba do tego po prostu się przyzwyczaić i jednak zejść trochę z tej liczby kostek, żeby podołać. Jezu, to ja byłem o jedną kostkę, żeby się znowu o Mikołaja potknąć. No. A Mikołaj ile punktów? 39. 40 na 41 zrobił, 56 minut. O kurde. O kurde, no. I tak jestem zadowolony, bo wiele było takich kostek, gdzie czułem, że po prostu coś mi spod palców ucieka. A się okazało, że nawet nie, chyba wyratowałem prawdopodobnie. Nie wiem, bo nie nagrywałem, nie wiem, ile ty nagrałeś. Ale no, no dosłownie do jednego punktu więcej zabrakło, no tak 4 sekund. Nie? Ej. Miałbyś srebro. Miałbym srebro, trzecie kryterium. Tyle mi zostało na ostatniej kostce. Jakbym miał 3 sekundy więcej, to bym cię dupnął trzecie kryterium. Ja jestem zadowolony. Jezu, po tak beznadziejnym występie we wszystkich przystępowałem. W końcu udało się przystawić, chociaż. Z 39 punktami jestem na 4 miejscu. Prawdopodobnie, to jeszcze nie jest potwierdzone. Ale to w sumie, gdyby Ezra nie istniał, to mielibyśmy polski podium. Triple czwóra, drugi piątka, czwarty miejsce. Ja na Worldsach zrobiłem tripelka w czwórze blindem, czwarte miejsce w multiblindzie, po czym po dwóch DNF-ach zrobiłem srebro w piątce blindem. Mikołaj zrobił czwarte miejsce w multiblindzie, tripelka w czwórze i srebro po dwóch DNF-ach. W piątce. Jak się uczyć? To od najlepszej. Teraz tylko czekać, aż się zaczną włosy kręcić. To musisz zachodować. Jak to robisz, że ty jesteś taki słodki w tym wszystkim? W sumie nie wiem. No więc jesteśmy w trakcie trzeciego dnia zawodów. Jest tak mniej więcej połowa dnia. Czeka nas jeszcze finał szóstki, siódemki Minxa oraz Kloka. Szóstka, siódemka, wiadomo, wszyscy trzymamy kciuki za Tymona. Minx to, myślę, jak wszyscy wiemy, Janek, Magda, być może jeszcze inni, no ale Klok, myślę, to najbardziej taka konkurencja grzejąca, myślę, wszystkich, ponieważ w Kloku, z tego co wiem, żeby nie skłamać, między 4 a 6 osób weszło do finału, co chodzi o Polaków, także mamy olbrzymie szanse na medal i wszyscy, myślę, czekamy na to, jak się to rozwinie i ile krążków wywiozą Polacy w tej konkurencji. And in first place representing Poland, Timon Polarzyński!
było bardzo ciekawe przeżycie. Musieliśmy powtórzyć finał Megaminxa, ponieważ zostały wykorzystane skramble z drugiej rundy, ale nikt z zawodników się nie zorientował, ponieważ w Megaminxie skramble nie grały aż tak dużego znaczenia. Fajnie, że udało się utrzymać to trzecie miejsce, chociaż było dosyć nerwowo. Gratulacje! Tak jest. Polska górą. Polska górą. Możliwe, że mamy trzecie i czwarte, ale nie wiem, czy nie trzecie i piąte. Po finale Megaminxa przyszła pora na Kloka, czyli jedną z najbardziej polskich konkurencji. Reprezentacja Poland, Piotr Olszewski. Reprezentacja Poland, Anthony Swoje. Reprezentacja Poland, Marcel Polizewicz. Representing Poland, Jakub Kruszy. I ostatni finał trzeciego dnia, czyli konkurencja 7x7, po której rozegrany zostanie nieoficjalny event, jakim jest Nations Cup. Niestety, tak jak na Mistrzostwach Świata w Korei, jeden z naszych zawodników za wcześnie wystartował swój timer, przez co drużyna automatycznie przegrała, ale nie jest to koniec zmagań Polaków w Nations Cup. Przed nami ostatni dzień zmagań, w którym rozstrzygnie się aż 9 konkurencji, w tym najważniejsza. Kostka 3x3. Ale najpierw nasi reprezentanci muszą wywalczyć sobie awans do finałów. Pierwszym finałem ostatniego dnia jest konkurencja 3x3 bez patrzenia, w której mamy aż 5 reprezentantów.
Niestety, wszystko wskazywało na to, że nikt z Polaków nie stanie na podium, aż do ostatniego ułożenia Adriana. Czekaj, poczekajmy do wyniki. Ty chyba wszyscy. I think everybody waits for clapping. I don't believe it, wait for clapping. No, ta klaszcie, czy coś by się zestrą ze stresu. Wiesz? O Ktoś boski! Kurwa, co jest?! What are you doing? What the fuck? PR in the final, what are you doing? Jestem czwartym. Jestem zadowolony z tego. Ja wiedziałem, że ja z trzema gigantami nie mam szans, więc dla siebie jak wygrałem. Jak tam, Michał? Tak, jestem tak. Representing Poland, Bartosz Kopiński. Representing Poland, Bartosław Marcinek. Bartek miał na swoim koncie 3 świetne wyniki, a ostatni solo miał zadecydować, czy zdobędzie on medal. Przede mną obrona tytułu Mistrza Europy w konkurencji z Cube. W pierwszej rundzie nie poszło mi najlepiej, zresztą nie jestem aż tak zaskoczony, bo poziom jednak przez te 2 lata mocno wzrósł. Pojawiło się sporo dobrych zawodników, co cieszy akurat z Polski. Więc to bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o moją własną dyspozycję, no to tutaj już jest może troszkę gorzej, ale Cube to jest dość szybka konkurencja, więc tu się jeszcze sporo może zmienić, sporo może wydarzyć. Jednak ten margines błędu jest bardzo mały, wystarczy, że komuś się potknie noga i już udaje mi się wtedy wskakiwać na kolejne miejsce tego rankingu. Gazu skończy, nic nie ma. Mamy 2 medale. 2 medale, jest okej. Okay. Jest Czarek, super. Ja Czarek ma chyba 20. To nie są jakieś zawody, jakieś Rzeszów. To są Europa, krowy. Tak. Ale odwaliłeś kawał do tego. Taki mental. Gdybym miał taki mental. No i myślałem, że ja nie mam dobrego. Po prostu myślałem, że w sumie skoro pierwszy finał mistrzostw Europy, no to na luzie. Gratulacje, panie mistrzu Europy. Dzięki, dzięki. Reprezentant Polski, Jerzy Olszewski. Reprezentant Polski, Dominik Kunek.
Representing Poland, Jakub Majszak. Also representing Poland, Jakub Hilszak. Walił finał. Jeszcze nie. Ale to... Emil zrobi BPA. No ale 1-6 ma. No. Jak zrobi BPA, to Hipster nie ma powodu. A ja tyle muszę. Nie zrobić. Ten ostatni sądzik się cofnął. Jak się cofnął. Jak się cofnął. Hipster wygrał. Nie zrobił. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Hipster trzeci. On ma podium. On ma podium. Ej. Ej, wypchnąłeś jego. Wypchnąłeś o singla o setną. Przynajmniej ty bronisz ponury na rolę. Mówiłem? Wierzyłem w ciebie. W ostatnim widziałem, że już nic z tego nie ma. Ale i tak jest dobrze. No. Jest medal. Representing Poland, Szymon Wojcicki. W poprzednich rundach 4x4 Tymon zajmował zawsze drugie miejsce, ale finał wreszcie to zmienił. Nie, no ale Teodor chyba będzie ten. Tak, będzie pierwszy. Raczej pierwszy, no. No ostatnio zrobiłem 17 ruchów w 1.16. Co jest? 17 ruchów? No w 1.16. Na ostatnim? No. Czyli musi zrobić 1.6, żeby Teodor wygrał. 1.6 coś. Czekaj. Powyżej 1.6 już Teodor wygrywa? Zrobi, tak. Bo Antek mówił, że są super sprawy. 1.6 coś i wygrywa, a Teodor. Wow! Nie, to nie jest 1.6. To było 1.6. To nie jest 1.6. 1.7. Teodor wygrał. Ja się... Tak, bo tak, tak. BPA setną gorzej. Thank you.
dosyć fajne. Jest tu świetnie. W zeszłym tygodniu czułem więcej, bo jeszcze wtedy nie miałem wygranego tak zwanego major competition. Lecę jak idzie. Tylko pierwsze! Jesteśmy właśnie na Euro 2024 w Pampelunie. Nasza reprezentacja Polski w speedcubingu zdobywa 17 medali w 17 konkurencjach. Jesteśmy najlepszą reprezentacją ze wszystkich, które mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jestem tutaj jako prezes Stowarzyszenia Liga Niezłych Gryf. Moje pierwsze mistrzostwa, na których byłem, to Kopenhaga. I marzeniem było to, żeby nasza reprezentacja była w pięknych koszulkach i reprezentowała kraj z dumą, w jak najlepszym stylu. W Kopenhadze zdobyliśmy 19 medali, w Pampelunie zdobywamy 17 medali. Jestem dumny ze wszystkich, którzy uczestniczyli w Euro. Tak naprawdę życzę im kolejnych sukcesów, kolejnych medali i kolejnych rekordów. Trzeba pamiętać o jednym. Za tymi zawodnikami stoi wsparcie rodziny, wsparcie przyjaciół. Dla nich wielkie brawa i to jest wielkie wyzwanie dla wszystkich, którzy wspierają polski speedcubing. Właśnie rodzice, przyjaciele, ludzie, którzy chcą pomóc, żeby ten sport rozkwitał najlepiej jak tylko to możliwe. I wy też możecie pomóc w rozwoju speedcubingu, udostępniając ten film dalej. Aby jak najwięcej osób zobaczyło, że jest wiele dyscyplin, w których Polacy nie mają sobie równych, a speedcubing jest jedną z nich.